11 godzin obowiązuje cisza przedwyborcza, w związku z tym wszelkie skojarzenia, które mogą się Państwu nasunąć podczas tego wykładu z aktualną sytuacją polityczną w Polsce, są czysto przypadkowe i niezamierzone przez wygłaszającego i przygotowującego ten wykład. Proszę Państwa, ta sesja poświęcona jest rewolucją. Rewolucja ma różne znaczenia, jak na początku naszego dzisiejszego spotkania Państwo usłyszeli. Ja raczej dzisiaj nie będę mówił o rewolucji, a raczej będę mówił o czymś znacznie głębszym, to znaczy takiej jakościowej zmianie w myśleniu otaczającym nas świecie. A do tej zmiany niepotrzebne są armie, tłumy na ulicach, ulotki podziemne. Jak się okaże, wystarczyła stolik kawiarniany i jedna wędka, zepsuty karabin i dwa strzelające ślepakami rewolwery. Proszę Państwa, nim zacznę mówić o takiej wielkiej rewolucji w sztuce i nauce, która wydarzyła się mniej więcej 100 lat temu, chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów na temat tego, dlaczego uprawiamy naukę. Otóż jak Państwo otworzą takie tłuste tomy, które piszą rozmaici specjaliści od historii, już nawet nie wiem, jak oni się nazywają, bo teraz wszystkie nauki się zmieniają dzisiaj. Jak on się nazywał dzisiaj, jak tutaj miałem przyjechać, to słuchałem radia i występował pan doktor, który za moich czasów nazywał się internista, a ja stwierdziłem, że już jednak naprawdę jestem kompletny dinozaur, bo on się nazywał... Kardiolog. Nie, on się nie nazywał kardiolog, się nazywał bardzo uczona nazwa na chorobę nadciśnieniową, ale to było całkowicie obcym językiem powiedziane. Więc proszę Państwa, dlaczego uprawiamy naukę? Więc jak takich uczonych mężów Państwo tworzą książki, to zwykle w tych książkach są dwa, jak to się ładnie mówi, paradygmaty uprawiania nauki. Jeden, który jest związany z nazwiskiem Francisa Bacona i to jest w takiej kapsułce coś takiego, że naukę rozwijamy dlatego, żeby mieć lepsze życie, żeby mieć lepszy postęp techniczny. Otóż według Bacona naukę trzeba rozwijać, na przykład fizykę ciała stałego i chemię, po to, żeby ten kran, który tutaj jest, błyszczał tak jak błyszczy. Gdybyśmy się spotkali dokładnie 100 lat temu, to taki kran byłby szary i dosyć brzydki, dlatego że technikę robienia kranów, czemu kiedyś tu poświęciłem cały godzinny wykład, takich błyszczących opanowaliśmy dopiero w drugiej połowie XX wieku. Jeszcze jest to produkt II wojny światowej i produkcji dobrych pocisków artyleryjskich. Drugi paradygmat uprawiania nauki związany jest z nazwiskiem tego pana, którego wszyscy Państwo oczywiście świetnie rozpoznacie, czyli Isaaca Newtona. I to jest ten newtonowski paradygmat uprawiania nauk. To jest ten paradygmat uprawiania nauk, który mówi, że naukę rozwija się wyłącznie z własnej ciekawości. Że jedynym mechanizmem napędzającym odkrycia naukowe i rozwój cywilizacyjny jest ciekawość badacza. Nieważne jest nic innego, tylko wewnętrzne przeżycie tegoż człowieka. No i spory się toczą. Uczeni mężowie piszą tomy, robią habilitacje, profesury dostają, zwalczają się i tak dalej, i tak dalej. Otóż jak łatwo się już domyślić, jest to puste miejsce. W związku z tym to puste miejsce teraz zostanie wypełnione i to puste miejsce zajmuje człowiek, którego na ogół większość ludzi nie uważa za uczonego. To Thomas Jefferson. To jest ten pan, proszę Państwa, który napisał Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych. To jest ten człowiek, który właśnie sam napisał Konstytucję Stanów Zjednoczonych. To jest również prezydent Stanów Zjednoczonych, jeden z pierwszych prezydentów Stanów Zjednoczonych, który całe swoje życie dokonywał obserwacji meteorologicznych i nawet w dniu swojego zaprzysiężenia na prezydenta Stanów Zjednoczonych w swoim kajecie eksperymentalnym wpisał 3 pomiary temperatury o 6 rano, 12 w południe i 6 po południu. Thomas Jefferson to człowiek, o którym John Fitzgerald Kennedy opowiedział taką anegdotę, kiedy zaprosił wszystkich amerykańskich laureatów Nagrody Nobla na kolację do Białego Domu
I jak to jest w amerykańskim zwyczaju, kończąc tą kolację, powiedział kilka słów do swojej gości, to powiedział, że był szczęśliwy, że tego dnia w Białym Domu zasiadł tak wielki intelekt. Tego nigdy w Białym Domu przedtem nie było, no, za wyjątkiem tych wieczorów, kiedy Thomas Jefferson samotnie jadał swoją kolację. On nigdy nie jadał samotnie kolacji, to jest osobna historia, może kiedyś podczas któregoś festiwalu pozwolą mi Państwo mieć wykład jako historyka, wtedy opowiem coś o Thomaszu Jeffersonie. Otóż Thomas Jefferson jest twórcą innego paradygmatu uprawiania nauki, który Gerald Holton, jeden z największych fizyków zajmujących się historią fizyki amerykańskich, nazywa Jeffersonowskim programem badawczym. Otóż Jeffersonowski program badawczy sprowadza się do tego, że oczywiście nauka rozwija się na skutek ciekawości badacza, ale naprawdę wielkie osiągnięcia nauki są związane z tym, że ta ciekawość badacza jest zapłodniona od jego otoczenia. Że geniusz locji, wszystko co nas otacza, stymuluje ciekawość badacza i w ten sposób następuje ten przekaz między życiem codziennym i nauką. Jak Państwo popatrzą, to jest odwrócenie zupełnie obu tych paradygmatów. To nie nauka określa, to nie jest tak, że wynik badań naukowych, osiągnięcie naukowe ulega kulturowej interpretacji otaczającego nas świata, jak chcieliby pseudo i paranaukowcy, którzy się nazywają postmodernistami, tacymi jak panowie Jacques Derrida, Faulkner, Foucault i inni. Otóż to jest zupełnie inne spojrzenie. Nauka rozwija się, bo naukowcy są członkami otaczającej nas społeczności. I mój wykład dzisiaj ma zamiar pokazania Państwu, że ten gigantyczny przełom intelektualny, którego stulecie obchodzimy dzisiaj, który tak wulgarnie nazywa się teorią względności, szczególną teorią względności. Natomiast kto z Państwa wie, kiedy, kto użył pierwszy raz słowa teoria względności? No wiadomo, że stworzył ją Albert Einstein, ale kto użył pierwsze słowa? Otóż w 1906 roku Max Planck użył tego słowa i Einstein tego słowa do końca swojego życia nie lubił, ponieważ cała konotacja związana ze słowem relatywizm filozofii spadła potem na niego, a nie na Plancka. Otóż, proszę Państwa, to wielkie wydarzenie sprzed 100 lat było stymulowane przez wielką intelektualną rewolucję, która wydarzała się w Europie w drugiej połowie XIX stulecia. To była rewolucja, którą jedna z takich wielkich autorek wspaniałych historii sztuki, Mary Hollingsworth, nazywa epoką wyzwania nowych materiałów. Gdzieś od połowy XIX wieku w Europie wreszcie zaczęto używać materiały, których nowe materiały. Materiały, które co prawda znane były w starożytnym Rzymie, ale nigdy nie były używane tak w codziennej praktyce. I tę naprawdę rewolucję rozpoczął niepiśmienny robotnik hutniczy, pan Abraham Derby, to jest fotografia resztek tego, co zostało w Coolbrookdale, mianowicie jego huty, w której zaczął tanio wytapiać stal, a zaczął wytwarzać tą stal, dlatego że nauczył się robić koks. I bez stali, właściwie bez nowych materiałów, cała rewolucja intelektualna, cała rewolucja technologiczna i filozoficzna, która wydarzyła się na świecie od połowy XIX wieku, byłaby niemożliwa. I ta rewolucja miała jeden dodatkowy aspekt. Taki aspekt, którego nigdy nie mamy, którego nie mieliśmy i nie mamy w tej chwili w naszej wspaniałym świecie i na pewno nie było go pod koniec XX wieku i ze świecą szukać go byłoby na początku XX wieku. Mianowicie, że odkrycie naukowe, prawdziwa nauka była chlebem powszednim całej tak zwanej intelektualnej Europy. Cała Europa w końcu XIX i XX wieku żyła osiągnięciami nauki. To oczywiście Państwo wiecie, że w Europie w ogóle nauka dopiero w XX wieku została, pod koniec XX wieku, przez polityków i filozofów wypędzona z codziennego życia. Jak ktoś z Państwa czytał, to zdaje się teraz jest wykreślone z tak zwanych kanonów literatury szkolnej, jeśli ktoś z Państwa czytał Wojnę i pokój,
Tolstoja, to może pamięta, tam jest taka wspaniała scena, kiedy Natasza jest przedstawiana staremu księciu Bołkońskiemu i stary książę Bołkoński stara się udowodnić, że Natasza jest no, głupią, bogatą, rozpuszczoną dziewczyną i nie jest godna jego wspaniałego syna i zaczyna z nią rozmawiać o matematyce. I nagle okazuje się, że Natasza wie coś o liczbach zespolonych. Zna liczby zespolone, jest taka wstrząsająca scena, którą w tak zwanej inscenizacji Piscatora Wojny i Pokoju zawsze się pokazuje i wtedy rozwścieczony tym, że ta dziewczynka, prawda, z punktu widzenia księcia Bołkońskiego starego wie więcej niż on, stary Bołkoński uruchamia warsztat stolarski, przy którym się ta rozmowa odbywa, żeby zagłuszyć to o odkryciach Gaussa, które ta młoda dziewczyna zna. To było w dobrym tonie, żeby panienka z dobrego domu nie tylko uczyła się, jak należy ułożyć sztućce do ryb i homarów dookoła talerza, którą stronę powinien haftowany rożek od serwetki obiadowej być ułożony na talerzu i po której stronie, ale to, że ona się miała nauczyć algebry, miała znać liczby zespolone. To była w dobrym tonie w XIX stuleciu. I oczywiście ta fascynacja nauką znalazła swoje wspaniały, żyła w symbiozie z sztuką. Właściwie sztuka i nauka to są tylko te dwie rzeczy, które czynią naszą cywilizację tym, czym ona jest. Nauka tworzy taki plastikowo-metalowy szkielet, w którym nam jest mniej lub bardziej wygodnie żyć. Ale żeby warto było w tym szkielecie żyć, na to potrzebna jest sztuka w każdym jej wymiarze. Otóż w odróżnieniu od drugopołowowiecznej sztuki, to sztuka XIX i przełomu XX wieku właśnie żyła nauką. Nie tylko żyła tą nauką, ale również najnowsze osiągnięcia nauki wykorzystała do tworzenia nowych spojrzeń artystycznych na otaczającą nas rzeczywistość. No i taką oczywistą rewolucją końca XIX wieku była rewolucja szybkości, rewolucja poruszania się. I to jest obraz Edouarda Moneta, dworzec Saint-Lazare z Muzeum w Orsay. Tu jest pan Monet. A to jest jeszcze bardziej wstrząsający obraz. Kiedyś warto by o tych dwóch panach powiedzieć. To są panowie Currer i Ives. Dwaj nowojorscy litografowie, którzy stworzyli kolorową metalografikę i którzy zupełnie zrewolucjonizowali to, co widać dzisiaj w gazetach, co było w XIX-wiecznych gazetach. No i to jest ich sławne podkolorowane miedziory takich dwóch ruszających pociągów. Otóż komunikacja kolejowa zmniejszyła świat. Dla ludzi w XIX wieku pojawienie się pociągów było większą rewolucją niż ta rewolucja komunikacyjna, która była naszym udziałem w drugiej połowie XX wieku. Otóż jednym z wielkich wydarzeń naukowych, które zupełnie zmieniły spojrzenia i na rozwój, które zdeterminowały rozwój nauki w XXI wieku, było to, że w XIX wieku zakwestionowano piąty pewnik Euklidesa. Piąty pewnik Euklidesa, przypominam, to jest to, że na płaszczyźnie dwie proste równoległe się nie mogą przeciąć. Otóż pierwszym człowiekiem, który to zakwestionował, był ten pan tutaj, to jest Johann Gauss. Gauss był profesorem matematyki w Göttingen, jak bardzo takim zasiedziałem, on zwykle nie wychodził z domu, w ogóle nie wychodził z domu, tylko u siebie w domu był, w szlafroku takim siedział i w tej szlafmycy. To jest, proszę Państwa, dla mnie bardzo ciekawa rzecz, znalazłem to w internecie. To jest znaczek pocztowy z Nikaragui, poświęcony Gaussowi, z którym niewiadomych powodów jest Kopernik. W ogóle nic nie napisane jest o tym Koperniku. Jest tu napisane o Gaussie, ale na tym znaczku pocztowym w Nikaragui nagle jest Kopernik. No więc to jest ciekawy temat dla badania komisji śledczej. Więc skąd to się, proszę Państwa, wzięło? Otóż Gauss był tym pierwszym człowiekiem, który zainteresował się
problemem, czy można by stworzyć spójną geometrię, w której nie obowiązywałby piąty pewnik Euklidesa. Mogę Państwu powiedzieć, kiedy się tym zainteresował. Mianowicie w tym czasie, kiedy Gauss był profesorem w Getyndze, przeprowadzano triangulację Europy. Jak Państwo gdzieś do lasu pójdą, to czasem jeszcze widać tak zwane słupy triangulacyjne. Stoją takie drewniane, wysokie piramidy, nie wiadomo po cholerę to to stoi, bo już tego nikt nie używa. Ale to były słupy triangulacyjne, pokrywano Europę siatką takich słupów i dzięki temu można było wspaniałą kartografię uprawiać. Otóż książę hanowerski, który był właścicielem Getyngi, musiał przeprowadzić u siebie tą triangulację, no i w związku z tym doskonale wiedział, co należało zrobić. Wysłał kamerdynera do profesora Gaussa i powołał go na swojego, byśmy dzisiaj powiedzieli, pełnomocnika do spraw triangulacji. No ale że tą triangulację trzeba było przeprowadzić w terenie, to żeby mu to ułatwić, to mu przydzielił batalion dragonów. I przez rok Gauss dowodził batalionem dragonów, jeździł po wsiach. I jak chłopi nie chcieli rąbać drzewa, no to Państwo wiedzą, co dragoni robili. I w ten sposób dokonano. I po roku wrócił na uniwersytet, zdjął ten mundur, włożył szlafmycę i już tam dalej sobie pozostał. I to był człowiek wtedy, podczas tej triangulacji, nie miał co robić wieczorami w jakichś oberżach, prawda? Więc pił piwo i zastanawiał się na temat piątego pewnika Euklidesa. Potem pewnikiem piątym Euklidesa zajmował się człowiek, który się nazywał Mikołaj Iwanowicz Łobaczewski. I jeszcze przed nim oficer huzarów węgierskich, pan Bolya, który napisał naprawdę pierwszy tekst poświęcony geometrii, której zakwestionowany jest piąty pewnik Euklidesa, czyli tak zwanej geometrii nieeuklidesowej, napisał ten pierwszy tekst jako wstęp do książki o matematyce swojego ojca. To bardzo ciekawa historia. Łobaczewski za swoje prace został wyrzucony, został potem nauczycielem szkolnym, był nauczycielem algebry w liceum. To była bardzo dobra fucha w carskich czasach, bo jedyna konsekwencja, bardzo dobrze płatna posada, tylko trzeba było w każdą niedzielę iść do cerkwi i śpiewać drugą zwrotkę Boże Cara Chrani. Pierwszą śpiewał dyrektor szkoły, drugą nauczyciel algebry, a trzecią tak zwany inspektor szkolny, czyli szef wtedy, to się potem nazywało NKWD. Więc algebra była, był czas, że w carskiej Rosji algebra była wyżej ceniona niż tajna policja. No ale taki naprawdę ostateczny cios piątemu pewnikowi Euklidesa i sformułowanie poprawne matematyczne geometrii nieuklidesowej zawdzięczamy Georgowi Riemannowi. I od tego czasu Riemann nie tylko pokazał, jak zbudować kompletnie spójną matematycznie teorię, w której geometria, w której pewnik Euklidesa nie obowiązuje, takie geometrie nazywamy geometriami Riemanna, ale jednocześnie zaczął jasno mówić o tym, że uprawianie geometrii nie musi być związane z taką geometrią, którą okiem i własnymi zmysłami poznajemy, chodząc po ulicach, że można mówić o geometrii, która ma więcej niż trzy wymiary. I to od Riemanna pojawiło się słowo geometrii wielowymiarowej. No i ponieważ trzy wymiary, no to z grubsza każdy z Państwa może poznać, no to naturalną rzeczą, że następną byłaby ta geometria czterowymiarowa. I rzeczywiście koniec XIX wieku to była eksplozja zainteresowania przez tak zwane środowiska intelektualne, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, geometrią wielowymiarową. To jest strona tytułowa, niedawno okładka właśnie, książki, która zbiera twórczość niejakiego Charlesa Hintona, który był takim człowiekiem, którego twórczość poświęcona geometrii czterowymiarowej była takim mostem, poprzez który ta informacja docierała do szerokich kręgów ludzi. To był w ogóle niesamowity, fascynujący człowiek, pan Hinton. On był Anglikiem, ożenił się z córką sławnego logika Boole'a. Państwo wiedzą, operacje boolowskie. Był sobie tym mężem tej panny Boole i był uczył na różnych uniwersytetach i w Cambridge, i w Oksfordzie, aż do czasu, kiedy okazało się, że jego małżeństwo z panną Boole było bigamią. Wtedy uciekł do Ameryki i tam zrobił znowuż karierę, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, akademicką. Był profesorem nawet w Princeton,
ale stamtąd go za malwersację wyrzucono. I wtedy zrobił wreszcie pieniądze uczciwie, wymyśliwszy urządzenie do dzisiejszego dnia odgrywające wielką rolę w życiu codziennym Ameryki, mianowicie taką armatkę treningową, która miota piłki do bejsbola. I na tym w końcu zrobił pieniądze, ale jednocześnie napisał szereg artykułów o geometrii czterowymiarowej, jak tą geometrię czterowymiarową możemy sobie w naszym trzywymiarowym świecie rozumieć. We Francji jego odnikiem był pan Étienne Jouffre, którego tutaj rysunek pokazuje. To mianowicie Jouffre był grafikiem. Bardzo ważne nazwisko, zapamiętamy te rysunki. Mianowicie Jouffre zastanawiał się nad tym, no dobrze, jak ja mam trzywymiarowy obiekt, to każdy potrafi namalować jego rzut na dwuwymiarową płaszczyznę. Ale może powinniśmy się zastanowić nad tym, jeżeli mamy czterowymiarowy obiekt, jak będzie wyglądać rzut tego czterowymiarowego obiektu na dwuwymiarową płaszczyznę. Coś takiego przecież można narysować. Jak to będzie wyglądało? No rzut trzywymiarowego obiektu na jednowymiarową podprzestrzeń, czyli na linię prostą, jest dość prosty do namalowania. Każdy z nas to zrozumie, to będzie odcinek. Natomiast jak to będzie wyglądać, kiedy czterowymiarowy obiekt będziemy rzutować na dwuwymiarową kartkę, a to już jest zadanie bardziej skomplikowane. No i w tej czterowymiarowej przestrzeni, jak zauważył pan Jouffre, tak zwane bryły platońskie, które świetnie znamy z trzywymiarowej geometrii, jest ich znacznie więcej. I tych czterowymiarowych brył platońskich jest znacznie więcej i Jouffre malował na papierze przy pomocy, podejrzewam, ołówka albo urządzenia, które ja jeszcze pamiętam, a państwo już może gdzieś słyszeli, nazywało się redisówka. Przy pomocy tej redisówki malował sobie takie rysunki, które są rzutami czterowymiarowych brył platońskich na trzywymiarową przestrzeń. Jakby państwo mieli dużo pieniędzy, to mogą sobie państwo kupić teraz w Warszawie użyteczne urządzenie niezwykle, ale oszczędzam, strasznie drogie, to znaczy patelnię pokrytą tak zwanymi quasi-kryształami. Quasi-kryształy to są rzuty na trzywymiarową przestrzeń brył platońskich z przestrzeni sześciowymiarowej. I produkuje się je komercyjnie i takie quasi-kryształy istnieją. Taka patelnia w Duce kosztowała, taka nieduża patelenka, kosztowała chyba z 800 zł. Ja nawet chciałem ją sobie kupić, ale potem pomyślałem, że co jak co, ale to jedyne zastosowanie tej patelni u mnie w domu i pierwsze to być takie, że mi żona łeb rozwali tą patelnią. Więc postanowiłem, że jednak odpuszczę to na razie i jeszcze takiej patelni nie mam, ale czasem się pojawia również w sklepach.